Fan sportu Denis Bedwój-Załęcki, dzisiaj jako organizator już nie walczysz, więc możesz się poświęcić tutaj sprawom organizacyjnym. Siemanko, witam wszystkich. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, jestem pełen podziwu dla zawodników, szkoda mi tylko dwóch finałów, ale co, nie ma co płakać, takie są kontuzje, tak? Także na The War 3 zobaczycie finał Elana Stal i Górnika Wałbrzych, do tego finał gladiatorów z ekipą Trevisa, czyli Warrior. I nowy turniej 3x3, plus znowu walki kobiet 3x3, może jakieś 5x5, także będzie od wyboru do koloru. Na pewno jeszcze lepiej będzie niż na tej edycji. Słuchaj, dużo gdybaliście przed tą galą o tej zmianie zasad, a teraz chyba już wyszło to w praniu dosłownie, że chyba na plus. Tak, bardzo, bardzo, bardzo na plus i zostajemy już przy tym na 100%. Czy jeszcze jakieś modyfikacje wejdą w grę? Nie, myślę, że stójka to jest to najlepiej, wszyscy lubią, nie? Może jakiś extra fight 5x5 z parterem, zobaczymy, nie? Wiadomo tylko, że bez dźwigni i bez duszy, bo to mało widowiskowe jest. A powiedz, jak oceniasz tę historyczną walkę kobiet, gdzie wielkie zaskoczenie? Powiem ci, kurwa, grubo, aby się tak napierdalały, że masakra, nie? Ci powiem, kurwa, jedna ta blondynka z Devils chyba stała i z trzema się napierdalała. No ci powiem, kobiety pokazały jaja, naprawdę. Szacunek dla wszystkich. Czy dla ciebie jako promotora i właściciela, powiedzmy, federacji, masz już jakiś plan na dalsze pojedynki kobiet? Mam plan i chciałbym zrobić następny pojedynek 3x3 i teraz może 5x5 zobaczymy, nie? Dziewczyn, tak? Tak, dziewczyn. No zobaczymy, czas pokaże. A która walka ci najbardziej się wryła dzisiaj w pamięć? Najbardziej chyba Furiata z... Zapomniałem teraz ksywki. Z Mariem. Tak? To była walka, chłopak z ruchu, z ekipy, tutaj z gościem, który jest mistrzem Niemiec w Muay Thai, pokazali charakter, serducho, technikę, no kurwa, jestem pod wrażeniem tych dwóch zawodników. Moim zdaniem jedna z lepszych walk. No i rekord, jeśli chodzi o niskie kopnięcia chyba w twojej federacji, bo ile tam Furiat zmieścił low kicków po prostu, to aż byłem w szoku, że Mario to ustał, a jeszcze zdradził nam w wywiadzie, że miał kontuzję kolana. Tak, miał kontuzję już od długiego bardzo czasu, nawet mówił, że ma... Ale co, chłopak z ruchu, chłopak charakterny, także tam chłopaki nie płaczą. Słuchaj, dużo przy okazji The War mówiłeś o ekipach, które odrzucają zaproszenia, mówiłeś, że się po prostu boją. Ja jako taka postronna osoba mam pytanie, czy to faktycznie o to chodzi, że ktoś się może bać bójki, no bo jednak to jest wasz chleb powszedni, trenujecie to, chyba każdy się lubi napierdalać. Powiem ci tak, to wygląda na to, że się boją, tak? Przecież kurwa, przecież mogą ubrać kominiarkę, tutaj chłop z ekipy Warriors. To jest też tam jakiś, to jest też chuligan, to jest też osoba bardzo rozpoznawalna w świecie kibicowskim i tak dalej, tutaj u nas w Polsce, jak i w Europie. Też się bił w kocie i tak dalej, no kurwa, no ci powiem, po prostu nie wiem co jest. Może ubrać kominiarkę, długie dresy, długie leginsy i wyjść i go nikt nie rozpozna, tak? No i tyle, kominiarkę sobie wszywa tu, nie wiem jaki jest tego powód. No moim zdaniem to jest kurwa, ktoś, no moim zdaniem się boją i tyle, no nie ma tutaj drugiego dna, tak? Ciebie z kolei czeka walka już w październiku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest aktualny temat? Aktualny, ale jeszcze przed tym mam 11 września lecę do Bułgarii na walkę IFM. Cagebox, najmniejszy ring świata 3x3. Także możecie się spodziewać, że będą dobre bitki. Czy to dlatego odpuściłeś dzisiejszą edycję The War pod względem takim zawodniczym? Nie odpuściłem, chciałem się mieć 5x5, ale jak już mówiłem, że nie było chętnych, a półfinał z Górnikiem, taki jakby finał mamy na trzeciej edycji dopiero. Także jak my wygramy, mam nadzieję, że wygramy, mocno w to wierzę, jak wygramy, to będzie i wygra ekipa Trevisa, także będzie fajny połączony finał. A właśnie wspomniałeś tutaj o King of the Streets, ogólnie dużo jest tych federacji, jest Strielka, są też polskie walki. Wzorujesz się w ogóle na takich street fighterskich galach, powiedzmy przy organizacji swojej? Wzoruję się, jestem tego fanem, ale na pewno nie kopiuję żadnych, jak pan ci to powiedzieć, nie kopiuję czyichś pomysłów, robię wszystko swoje. Też nie było takich walk 3x3, to jest mój pomysł, też nie kopiowałem od innych, także robię swoje i tyle. Jak się zapatrujesz na trzecią edycję The War, bo wiesz, byłem na pierwszej edycji, widziałem jakie było zainteresowanie, jak produkcja telewizyjna i tak dalej. Teraz było to jeszcze o krok bardziej rozwinięte. Czego możemy się spodziewać na trzeciej edycji? Na trzeciej edycji, że będzie przeskok jeszcze taki sam, jak zrobiliśmy z pierwszej na drugą. Tak zrobimy z drugiej na trzecią i tak krok po kroku coraz lepiej, aż staniemy się jedną z lepszych federacji w Polsce, jak i nie na świecie. A masz w planach na przykład kontraktować zawodników profesjonalnych, zawodowców, takich, którzy walczą powiedzmy w innych federacjach teraz?
Jasne, zgłaszają się z federacji niektórych, też nie mogę mówić z jakich, ale bardzo chętnie by chcieli przejść, ale nie mogą z jakichś tam powodów. Możemy się domyślić, o jaką organizację chodzi. Ale co, no, będę dogadywał się z Kotcem, może tam będziemy ściągać zawodników, też tu rozmawiałem z chłopakami, też by byli chętni. Zobaczymy. No dobrze, gratulujemy udanej gali, bo chyba do takich należy zaliczyć The War 2, bo naprawdę działo się bardzo dużo i powiem Ci, że śledziłem ten turniej, naprawdę nie jako, nie czułem się tak w pracy, tylko bardziej kurwa jak kibic, nomen omen, więc wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia na Trójeczce. Dziękuję bardzo, do miłego.